Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Godzina 9:30 i na termometrze jest już 30 stopni. Pogoda dzisiaj jest taka pochmurna, ale wszystko wisi, jest parno, duszno. Powiem Wam, że nie idzie oddychać. Mamusia... A Ty wczoraj nie patrzałaś, a wczoraj było 50 na termometrze. Wczoraj tak, było 50 tak. Stopni na termometrze. Mamusia wczoraj... Mikrofon mamusia trzymaj. A mamusia ma mikrofon. Tak. No i mamusia wczoraj już tak dostała, że dzisiaj siedzi. Goreje. 50 stopni, kochani, było wczoraj w słońcu, co prawda, ale my byliśmy na ogrodzie z Krzysiem. Edziu siano robił i jak żeśmy wrócili wieczorem, jakoś koło 19, to przyznam się szczerze, że takie mroczki w oczach latały. Mamusia tutaj kosiła też koło domu i krzyczeliśmy tutaj, muszę dzisiaj na nią poskarżyć, bo żeśmy krzyczeli, idź do domu, nie rób, ale... Nie, bo ja musiałam tamto, co zaplanowałam, musiałam skosić. Przekonał, no kto kiedy osła? Nie, nigdy. Nigdy. Była mamusi siostra Jola i też powiedziała, ten typ tak ma, jakbym widziała naszą mamę, mówi, nie do zajechania, nie do zdarcia, uparte, padnie na pysk, a nie odpuści. Tak samo i mamusia. Mamusia zostaje dzisiaj siedzieć, odpoczywać, a my jedziemy na pole. Pogoda wisi. Kto wie, czy nie będzie dzisiaj burzy? No, tak na dwoje babka wróżyła. Na jednym kanale mówią, że będzie burza 13-15, na drugim mówią, że może dopiero wieczorem. No i tutaj tradycyjnie nasz piękny kościółek w pięknym stylu, o którym już nieraz mówiłam. Nowy młyn, w którym to kiedyś była jednostka wojskowa, strażnica WOP-u i tędy musiałam ganiać te moje słynne krowy na pastwisko. I nie lubiałam tutaj tędy ganiać, bo niestety... Cześć. Bo niestety tutaj żołnierze w oknach wisieli, gwizdali i to była droga przez mękę. Most, na którym kiedyś był wodospad, teraz już niestety ta woda dosyć rzadko przez ten most płynie z tego względu, że jest elektrownia i cały impet wody idzie mostem pierwszym, jadąc oczywiście od wsi. No i tutaj już się skręca do mojego pola. Kawałek drogi teraz będzie przez las, tędy też wjedzie droga do paintballa, gdzie odbywają się liczne imprezy, urodziny, imieniny kawalerskie, panieńskie, jakie tylko się chce, fajne takie plenerowe imprezki, niekoniecznie ze strzelaniem, ale nawet i takie dzieciaczki małe tutaj mają organizowane różnego rodzaju imprezy. Lasy sosnowe, tutaj właśnie w tych lasach też między innymi zbieram grzyby. Są to lasy nasadzane jakieś 20-30 lat temu. Już ja pamiętam, jak były tutaj stare, takie starodrzewy żywicowane, to tu właśnie w tym miejscu były takie podwieszone kubki z żywicą. Tu dalej zostały jeszcze sosny takie macierzyste, które mają ślady spały żywicznej. O tu jest właśnie taka między innymi jedna z tych sosen ze spałą żywiczną, a później ponasadzano już młode lasy i tu już zaczynają się moje pola, także do pól mam naprawdę niedaleko, bo tutaj się często pytacie i w pierwszej kolejności jest to pole, na którym jest facelia. Przy drodze rośnie rozchodnik, to jest ta żółta roślinka. Jest on niewysoki, ale wydaje taki delikatny zapach i tutaj na tym rozchodniku pojawia się bardzo dużo zapylaczy. Kiedyś, pamiętam, jak jeszcze ze 20 lat temu, to zbieraliśmy to jako roślina zielna na skupy zielarskie, bo jest ona cenna do pozyskiwania różnego rodzaju leków leczniczych dla człowieka. A facelia
jest już w pełnym rozkwicie i pokazywałam ją, jak ona była taka skulona, ten kwiatostan miała skulony i rozwija się tak jak ślimak muszelkę. Tutaj są fajnie pokazane fazy rozwojowe faceli. To jest kwiatostan zwinięty, a rozwinięty on się rozwija systematycznie, tak jak ten na górze. A na koniec wygląda tak, te kielichy kwiatostanowe są uniesione w górę i ona zawsze kwitnie od środka do kraju. Ostatnie kwiatuszki są krajne na wyprostowanym kłosie i tutaj już są koszyczki, zbiorniki nasienne, ale zobaczcie, ile tutaj dzisiaj jest pszczół. Czmieli i różnego rodzaju innych zapylaczy, są też motyle. Jest tutaj niesamowity brzęk. Taka pogoda jak dziś bardzo sprzyja miodzeniu faceli. Też było pytanie, dlaczego ona jest taka rzadka. No ona wymokła, tutaj stała woda z wiosny, żeśmy ją późno siali. Później przyszła woda z deszczu i niestety ona powymakała. Tam dalej zobaczcie, to wszystko co przebija zielone, to jest mokrzyca, która wyskoczyła, a facelia zginęła. Jest to roślina delikatna, ona, jeżeli deszcz, woda postoi 2-3 dni, to niestety wymoknie. Tutaj jest kolejne takie oczko całkowicie wymoknięte, bo tu stała woda, tu było lustro wody, a gdzie woda była tylko tak trochę podskórnie, no to ta facelia żyje, ale jest taka jak flancowana. Ale jest! A tuż po przeciwnej stronie tam jest facelia, a tutaj jest takie gruzowisko, już stare, kupę lat. Jeszcze jak pamiętam, miałam tych naście lat, to tutaj ta kupa gruzu była i gdzieś wyrosła porzeczka. Ta porzeczka też już ma sporo lat, czerwona. Ona tutaj zawsze owocuje. Osobiście powiem Wam, że nie lubię czerwonej porzeczki. Sok drzem. I owszem, zjem, lubię, ale tak owoców czerwonej porzeczki to nie przepadam i u mnie czerwonych porzeczek nie ma. Kiedyś rodzice mieli, ale później one już ze starości zaczęły usychać. Ja o nie nie dbałam z racji tego, że ich po prostu nie lubię, ale tutaj ten krzak jest i też takie mam skojarzenia, może też między innymi usunęłam je z tego względu, że dopóki jest owoc na czerwonej porzeczce, to dla mnie jest lato i jest taka radość. A jeżeli owoce giną, opadają, giną, no kończą się, już są pozbierane, to dla mnie lato się kończy. Mimo że jest dopiero początek, pełnia lata, to dla mnie już jest jesień definitywnie. Coś się skończyło, coś się kończy, coś po prostu tak jakby obumiera. Z tym kojarzy mi się właśnie czerwona porzeczka. Nie wiem dlaczego. To jest tak samo jak włączy się na jesień piłę, krajzegę do cięcia drewna. Dla mnie jest tak jakoś smętnie, ponuro, pochmurno. Nie lubię tego po prostu, nie lubię. O! A tutaj jest powój, pospolicie powój, ale to jest kielisznik zaroślowy. Bardzo ładnie pachnie. Robak mi wleciał do nosa. Ja już nie skomentuję tego. Edziu tam grabi siano na wałki. Też jest wyścig z czasem, aby zdążyć tutaj przed tym, przed tą zmianą pogody. Tamten ogród wczoraj żeśmy wyplewili, a dzisiaj z Krzysiem zamierzamy się wziąć, przynajmniej na razie tutaj, za tą cebulę i pietruszkę. To, co zostało uratowane, będziemy tutaj teraz podplewiać. Trochę żeśmy porobili na ogrodzie. Edziu tutaj grabi siano na wałki, no i teraz jest zmiana. Krzyś będzie dalej grabił na wałki, a Edziu przyjedzie tutaj presą i zaraz będzie presował, bo tego siana jest dosyć sporo. Tutaj jest już zgrabionych 2, 4, 6, 8 wałków i tam przy lesie mamy jeszcze też łąkę i też już jest cała ona wygrabiona. Edziu tutaj już
Na tej właśnie pierwszej łące pod lasem zwija siano. Bocianów jest dosyć dużo, a Krzyś tuż obok tutaj, jakieś 200 metrów dalej, tam grabi nawałki kolejne. No i taki jest tutaj wyścig z czasem, bo to wszystko stoi, teraz nie ma wiatru. Jest okropnie parno, z człowieka się dosłownie leje. No i aby zdążyć przed kolejnym deszczem, bo jeżeli tutaj w to wleje, no to byłoby szkoda, bo tam, gdzie teraz Krzyś grabi na wałki, to są łąki dosyć mokre i tam na pewno stanie woda i później kilka dni trzeba byłoby czekać, aż to obeschnie. No a tam jest bardzo dużo siana, dużo beli będzie, no i tam jest kilka hektarów, także szkoda by było. Bocianów zarówno tutaj przy Edziu, jak i przy Krzysiu chodzi dużo, szukają one jedzenia. No i są momenty, że jak coś wypatrzą, to wręcz tutaj pędem lecą za tą maszyną, żeby dopaść pożywienie. Bocianom też jest gorąco, mają pootwierane dzioby, ziajają, ale pożywienia szukają. Przed chwilką właśnie bocian upolował karczownika i jest to szkodnik, który drąży duże korytarze i zjada nasze warzywa, niszczy te nasze uprawy. I takie duże stworzenie, a jednak bocian poradził sobie w trymiga z nim, przełknął go i jednego karczownika mniej. Jest wilgotno, opony ciągnika błyszczą się od wody. No i jak tutaj popada, to już tego siana nie bardzo tutaj zbierze przez kolejne kilka dni. Tam od Niemca już to niebo się ewidentnie zmienia. Te drzewa są takie zaćmione, zamulone, to wszystko stoi, wszystko wisi. Czeka chyba, aż zrobimy tutaj to siano. No mam nadzieję, że się uda. Edziu już skończył presować na tamtej pierwszej łące i już przyjechał tutaj, gdzie Krzyś grabi. Pracują przy sianie, jakieś 200 metrów ode mnie, no i jest naprawdę niesamowity wyścig z czasem, aby zdążyć tutaj to siano zwinąć w belę, zanim nie zacznie padać, bo ta pogoda zmienia się tutaj, no z każdą chwilą wszystko wisi, powietrze stoi, jest niesamowicie parno, wczoraj było 50 stopni w słońcu, ale jakoś tak aż tak się z człowieka nie lało jak dzisiaj. A dzisiaj normalnie jest sauna. Ja tutaj teraz wróciłam dalej do tej pietruszki. No i też bym chciała dzisiaj obrobić chociaż tutaj ten dół. Bo jeżeli popada, to ja tu przez kilka dni nie wejdę. A szkoda, bo ta pietruszka żyje. I zależałoby mi, żeby ona tutaj dalej żyła. A jak będzie, to zobaczymy. Właśnie wyrwałam
dwa pasternaki. Nie dość, że są takie jak flancowane, bo jak je tutaj pierwszy raz z tego bagna obrabiałam, to już je przerywałam na taką odległość, którą powinny mieć, bo on rośnie duży, gruby, no i potrzebuje też przestrzeni. I zobaczcie, jaki on na chwilę obecną jest. Korzeń bardzo długi, prościutki. Tutaj już się ładnie wyokrągla. Ten jest troszeczkę mniejszy, ale też jest ładny. Także pasternak zapowiada się dosyć ładnie. Pietruszka też mi się tam gdzieś na spodzie wyrwała. Jest bardzo ładna, ale zaraz Wam tutaj jedną pokażę. Pierwszą, lepszą tutaj wyrwiemy, ale oczywiście tą z tych takich większych. Od razu będę miała do rosołu. Też jest nie najgorsza. Ładna, korzeń jest długi, prosty. Tutaj już się ładnie wyokrągla. Bialutka, nie widać w niej w ogóle jakichkolwiek oznak chorób czy robaków. A pachnie, ale zapach. No i ta natka pietruszki, jak ją się tak przełamie, to całkiem inaczej pachnie, jak ta pietruszka ze sklepu. Nawet ten pasternak ma bardzo aromatyczny zapach, także chyba jutro będę gotować rosół, to zaraz to wykorzystam. Czwartek, godzina 17, koniec na dzisiaj. Powiem, że lekko nie było, temperatura dzisiaj była wysoka, do tego ta paruwa, tak parno, że był tutaj już taki moment, że myślałam, że nie dam rady, że się po prostu poddam, ale jakoś tak pomalutku, pomalutku. No i ta część, która była uratowana z wody, pasternak z pietruszką, są oplewione. Tutaj została jeszcze cebula, ale to już jutro albo pojutrze zobaczę, jak tutaj plany mi wyjdą. Bo jutro jeszcze mam zamiar robić pierogi truskawkowe, to najwyżej cebula będzie pojutrze. No zobaczymy, jak tutaj to wszystko wyjdzie. Tam dalej, no jest taki troszeczkę niedosyt, że tam to zostało, że ta woda nie pozwoliła tego obrobić, tego ziela i tutaj tej marchewki, ale radość chyba jest większa nad tym niedosytem z tego, co jednak udało się uratować, bo ogólnie areał pietruszki został mi dosyć duży, pasternaka tak samo, no i to naprawdę cieszy. A tutaj stoi Krzyś. Krzyś wygląda tak dziś. Ma wąsa. Powiem tak, człowiek pracy. Tak wygląda człowiek po pracy. Ale ty jeszcze nie wiesz, że ty masz wąsa takiego czarnego, jak ja wtedy. No to co? Słuchaj. Wet za wet. Słuchaj, wet za wet. Ja pracuję. Ja się żadnej pracy nie boję. Jak widzisz, nie wiem, czyje to na kolanniki, ale bardzo moje. Wygodne, bardzo wygodne. Cieszy mnie to. Dziękuję. Dziękuję, że mi pożyczyłaś. Chłopaki siano spresowali. I to jest kolejny powód do radości, bo tego siana jest bardzo dużo w tym roku. Naprawdę zaskoczyło chyba nas ono i zobaczcie, ile tych beli jest. Jest ich bardzo dużo. Siana mamy dostatek. No i niedługo taki solidny transport pojedzie do Krzysia na Podlasie. Także nam siana nie braknie, jemu również. No i to jest powód do radości, to jest naprawdę ogromny powód do radości, mimo że tam warzywa wymokły, wytopiło część tych warzyw, ale jednak takich małych, wielkich radości jest więcej jak tych smutków. Zmęczona już dzisiaj bardzo, ale też i bardzo zadowolona, bo prace na ogrodzie postępują w błyskawicznym tempie. Warzywa jakieś będę miała, ale tak najbardziej to chyba cieszy mnie to siano, bo tych beli jest naprawdę ogrom. Jeszcze jest tam ta łąka na początku, są również bele, ich nie pokazałam. No i to jest największy powód, bo siana nam nie braknie. Jeszcze jest się naprawdę czym podzielić, także i Krzysiowi w tym roku siana nie braknie, będzie mógł spać spokojnie, a to naprawdę cieszy. I Wam też życzę takich małych, wielkich radości, żebyście się potrafili radować z tego, co w danej chwili macie, jeżeli nawet Wam coś zbywa, że możecie się podzielić. To jest największa radość i tego Wam życzę. A dzisiaj kończę, bo już jestem naprawdę padnięta. Do następnego.